Cześć, to Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejsze wideo to będzie trochę taka kontynuacja poniedziałkowego podcastu, ponieważ najnowszy odcinek z dr Joanną Podgórską, z moją Asią, poświęcony suplementacji cieszy się nadal, teraz kiedy to nagrywam, dużą popularnością. Ewidentnie trafiłyśmy z tym tematem i jestem w ogóle bardzo wdzięczna i dziękuję Wam za takie miłe przyjęcie tego podcastu, ale ja pomyślałam, że to będzie dla Was, mam nadzieję, przydatne, jeśli opowiem Wam w formie wideo pokrótce o suplementach, które ja biorę, polecę Wam konkretne produkty i dzięki temu może ułatwię Waszą decyzję, jeśli chodzi o to, co chcecie dodać do swojej suplementacyjnej rutyny lub w ogóle, jeżeli chcecie zacząć przygodę z suplementami, to mam nadzieję, że możecie wziąć ode mnie parę inspiracji, bo od jakiegoś czasu zaczęłam się interesować tym tematem i mam już parę sprawdzonych produktów, także może akurat to będzie coś, czego szukacie. Kiedy nagrywałam intro, zorientowałam się, że w ogóle nie wzięłam ze sobą tych supli, ale mam je teraz tutaj w zasięgu i po prostu będę o nich mówić, też pokazując Wam, ma to większy sens, prawda? Dobra, wierzę w to, że ten film będzie krótki, więc do brzegu. Najważniejsza rzecz, którą musi brać każda osoba na diecie, która wyklucza produkty zwierzęce, każdy weganin musi brać B12 i nie ma od tego odstępstw. Generalnie bardzo Wam polecam na start posłuchać tego podcastu, bo tam omawiamy, czy głównie Asia omawia to, dlaczego warto brać poszczególne witaminy, minerały, jakieś dodatkowe składniki. Także ja Wam teraz mówię stricte o produktach, ale cała naukowe wyjaśnienie znajdziecie tam. Także B12, to co jest ważne, jeśli chodzi o B12, to to, żeby kupować tą metylowaną. I ja Wam nie powiem czemu, ale są różne odmiany B12 i to jest metylokobalamina i w wielu miejscach jej nie dostaniecie. Ja akurat poszłam do jakiejś naturalnej apteki, wiem, że w wielu aptekach ją znajdziecie, ale na przykład w Rossmanie jest mnóstwo supli. Jest też B12, nawet dwa rodzaje i nie ma tej metylowanej. Pamiętajcie, kupujcie metylowaną. A dlaczego? Bo tak mówi Asia i to jest mój argument na wszelkie moje wybory, także jeżeli potrzebujecie właśnie potwierdzenia eksperta, to macie je przeze mnie od Asi, ja jej ufam w 100%. Pozdrawiam Asię. Także to jest B12, akurat ta ma taką zawartość witaminy, że należy ją brać dwa razy dziennie. Z tym, że, no mówię, ja też nie jestem jakaś, powiedziałabym, bardzo rygorystyczna i jeżeli nie wezmę tego przez kilka dni, to nic się nie stanie, ale powiedzmy, że dwie kapsułki dziennie, jedną rano, jedną wieczorem polecam sobie zaaplikować. Druga rzecz, czyli kolejny niezbędnik osoby na diecie roślinnej, ale uważam, że tak naprawdę w Polsce to każdego człowieka w okresie jesienno-zimowym, nawet wiosennym bym powiedziała. Jest to witamina D. Ja mam witaminę z firmy, to się nazywa chyba B-Caps, ale wygląda jak BioCaps. D3 Wege, wegańska witamina D z porostów, także super sprawa. I też wiem, że to opakowanie, które wygląda na plastikowe, jest tak naprawdę w ogóle opakowaniem z recyklingu, także bardzo fajna sprawa i ja sobie biorę jedną kapsułkę takiej witaminy też rano, kiedy biorę suple. Na koniec Wam jeszcze powiem dokładnie, jak to wygląda u mnie, kiedy tam sobie je zażywam, ale na razie po kolei, jeśli chodzi o ważność. I teraz tak, to co ja biorę ostatnio, to są dwa produkty, które właśnie stworzyła Asia Podgórska. Znaczy Asia z nimi działa, to jest w ogóle to jest firma i to jest patent szwajcarski, także Szwajcarzy chyba ze współpracy z Austriakami stworzyli właśnie te produkty, czyli to są micelizowane ekstrakty z kurkumy oraz koenzym Q10. Micelizowane to oznacza, że to są substancje, które zazwyczaj się rozpuszczają w tłuszczach, ale przez ich niesamowitą formułę, której Wam nie wytłumaczę, możecie je spożywać z wodą. Ja też tak to robię, czyli rano sobie biorę taką ciepławą wodę i odpowiednią porcję kurkuminy
i koenzymu Q10 sobie wkraplam, bo one są z taką właśnie pepitką. I to, co chciałam powiedzieć o tych produktach, po pierwsze oczywiście o kurkumie chyba nie trzeba mówić dwa razy, po prostu coś wspaniałego, mówiąc w dużym skrócie, działa przeciwzapalnie na organizm i jest moim zdaniem nieoceniona. Czy będę ją brała cały czas, przez cały rok, nie wiem. Na pewno w takich chwilach, kiedy czujemy obniżoną odporność, działamy na wysokich obrotach, wydaje mi się, że fajnie jest coś takiego suplementować. Natomiast koenzym Q10, ja sobie to uprościłam i mówię, że to jest taki składnik, który nam sprząta w naszym organizmie, po prostu robi porządek. I oczywiście, tak jak powiedziałam, zajrzyjcie sobie do naszego podcastu po bardziej wysublimowane tłumaczenia. I te oba produkty ja stosuję sobie i rano, i wieczorem właśnie do wody. Chyba kurkuminy to jest 5 kropel, koenzymu Q10 to jest 10 kropel. Dopiero zaczęłam z nim przygodę. Dam Wam znać, na ten moment stosuję codziennie. Mamy taki deszczowy, zimny czas. Więc jak najbardziej tutaj wspomagam swój organizm. Zapomniałam Wam powiedzieć, że te produkty Aquasol, czyli kurkumina, koenzym Q10, jeszcze jest olejek CBD, możecie dostać ze zniżką 10% na stronie Sobio, w butiku Sobio, który Wam bardzo polecam, i na hasło Dobrze Wiemy 10 macie 10% zniżki. Wszystko Wam oczywiście podlinkuję. Przechodząc dalej, mamy też dwa suple i to już są jeszcze bardziej takie, powiedziałabym, smaczki, dodatki, ciekawostki. To nie jest tak jak w przypadku B12 czy witaminy D, że jest to absolutnie niezbędne, że tak jak w przypadku kurkuminy, gdzie ja czuję, że naprawdę bardzo wielu osobom by się taka substancja, taki suplement przydał, zresztą Q10 podobnie, szczególnie właśnie kiedy czujemy taką potrzebę. Natomiast to są super ciekawostki, powiedziałabym. To są produkty japońskie, które są dystrybuowane w Polsce przez firmę Kogen. Może po kolei. Pierwszy z nich to jest ETAS i to jest ekstrakt ze szparaga, w ogóle z tej części szparaga, której się nie je, czyli z tej końcówki. I on wspaniale wpływa na redukcję stresu, zmęczenia, na poprawę funkcji poznawczych mózgu, także jest to absolutny hit. I też w ogóle cała ta firma japońska, ona działa w bardzo zrównoważony sposób. Ma specjalne ekologiczne uprawy. Z tego co wiem, to pozyskuje tam wodę z deszczówki. Oczywiście wszystko jest w szkle i naprawdę etyka firmy jest na mega wysokim poziomie. I drugi produkt to jest Oligo Elite i to jest ekstrakt z litchi i zielonej herbaty. I tutaj bardziej pod kątem urody wpływa korzystnie, czyli spowalnia procesy starzenia, redukuje zmarszczki, a raczej sprawia, że te zmarszczki nie powinny się pojawiać, wpływa na elastyczność skóry i ogólnie na regenerację naszego organizmu. I oba te produkty ja sobie biorę rano i wieczorem po jednej kapsułce. Chyba jeden z nich można brać 3 razy dziennie, ale ja sobie biorę 2 razy dziennie i z tego co wiem, też mam dla Was zniżkę, także zajrzyjcie koniecznie do opisu. I na sam koniec produkt, który ja powinnam chyba umieścić nieco wyżej na tej mojej liście, dlatego że jest to, słuchajcie, omega-3, są to kwasy omega-3. W przypadku diety roślinnej bardzo ważne jest dbanie o to, abyśmy dostarczali sobie tych kwasów omega-3, dlatego że nie jest tak łatwo je pozyskać, tak jak na przykład w przypadku diety tradycyjnej, dajmy na to ryby, dają nam dużo tych kwasów omega-3, najlepiej przyswajalnych. Te roślinne muszą przebyć nieco dłuższą drogę w naszym organizmie po to, żebyśmy mogli sobie je przerobić na takie, które są dla nas najkorzystniejsze, więc oczywiście w podcaście. Natomiast ja oprócz tego, że staram się jeść nasiona chia i siemię lniane jak najczęściej, żeby sobie te omega-3 dostarczać. Tak powstał w końcu roślinny produkt omega-3. Jest to produkt polskiej marki 4Hair, który nazywa się Smart Me. I to jest unikalna kompozycja bioestrów kwasów omega-3-6-9 pozyskiwana z oleju lnianego, wiesiołka, konopnego oraz dzikiej róży. I tutaj mamy miarkę 5 ml raz dziennie po posiłku. To jest bardzo fajna dawka roślinnych omega-3.
Mam też dla Was zniżkę na hasło Karolina 10, też Wam to za sekundkę podlinkuję i powiem Wam, że mega się cieszę, że w końcu jest na rynku jakiś produkt z omega 3 roślinny, także ja go testuję i głęboko wierzę w to, że nasze wegańskie ciałka też sobie będą w stanie te omega 3 dobrze przyswajać i przerabiać. To są, moi drodzy, wszystkie suple, które ja biorę, tak jak powiedziałam, B12, D3 i omega 3 to jest absolutny must. I jeśli chodzi o koenzym Q10, o kurkuminę, to w tym momencie jakby ja czuję, że mój organizm potrzebuje takiego wsparcia i też chcę zawsze mieć te substancje u siebie w szafce. Bardzo się podekscytowałam tymi japońskimi suplami, więc jeżeli któryś z nich do Was przemawia, to jak najbardziej Wam serdecznie polecam. Jeśli chodzi jeszcze o to moje dawkowanie, tak jak mówiłam, rano sobie wstaję, mam ciepłą wodę i tam sobie wrzucam kurkumę, koenzym Q10 i popijam B12, D3 i oba te suple japońskie. Po śniadanku sobie biorę 5 ml omega 3 i wieczorem również B12 japońskie, kurkuma i Q10. Na ten moment mojego życia, kiedy akurat więcej suplementuję, też nie czuję potrzeby, żeby jakoś powiększać w tym momencie arsenał tych, nie chcę powiedzieć leków, ale tych supli. Natomiast gdybyście mieli jakieś szczególne potrzeby, to właśnie marka 4Hair ma w ogóle zniżkę dla moich obserwatorów na wszystkie suplementy, właśnie na hasło Karolina 10, bo mają na przykład zestaw probiotyków, jeżeli ktoś z Was potrzebuje wsparcia jelit, nie wiem, przychodziliście jakieś kuracje lekami ostatnimi czasy lub po prostu macie taką potrzebę, jest też Detox Me, to jest taki supl, który ja czasem biorę, jak na przykład, nie wiem, miałam jakiś taki weekend czy tydzień wyjazdowo, powiedzmy, niezdrowego trybu życia, to mnie jakoś tam wspiera i też fajna jest opcja Rest Me, czyli sen, ukojenie, wyciszenie z magnezem, gdzie jeżeli wiem, że jestem jakaś tam pobudzona czy zestresowana i bardzo chciałabym zadbać o lepszą jakość snu, to też sobie czasem rzucę, ale tak jak mówię, to nie jest moja stała rutyna. Te, o których Wam powiedziałam, to jest zestaw, pod którym się w pełni podpisuję, także dajcie znać, co Wy suplementujecie, jakich używacie produktów. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, bo wydaje mi się, że już powoli rozpracowuję ten świat suplementacji. A, no i jeszcze chcę powiedzieć, że na koniec, jeżeli dotrwaliście, że biorę sobie codziennie orzech brazylijski jako mój naturalny suplement selenu. Także serdecznie Wam polecam. Wszystkie kody rabatowe znajdziecie u dołu. Poprosiłam te wszystkie firmy, żeby taki kod dla Was wygenerowały, bo wiem, że suplementy to nie jest najtańsza sprawa, a uważam, że są mega, mega ważne, szczególnie na dietach, w przypadku diet, które zabierają z naszego talerza parę składników odżywczych, ale to nie znaczy, że jakaś, wiecie, dieta roślinna jest niedoborowa, zupełnie nie o to mi chodzi, zresztą znacie mnie, więc wiecie. Polecam Wam posłuchać podcastu, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się za tydzień. Pa!